mafie, służby i loże. Dzień dobry Państwu. Z jakże znanym i lubianym Krzysztofem Lechem Łukszą. Witam Państwa, jak to miło znów gościć w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w Takt TV. Krzysztof Dzierżanowski, Takt, ja ten prowadzący tego programu. Będziemy omawiali wydarzenia ostatniego tygodnia. No, musimy zacząć od wyborów unioparlamentarnych. Mamy dwóch zwycięzców, Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Cała reszta przerżnęła te wybory. Co? Jak się ustosunkujesz do mojej tezy, zawartej już od razu w pytaniu? Rozumiem, że chodzi o to, że trzecią siłą w Europarlamencie są PZPR-owcy. 6 mandatów. PiS zdecydowanym zwycięzcą. Myślę, że na ten temat powiedziano już chyba wszystko. Nie, muszę ci przerwać. Oczywiście, że tak, te mandaty po 30 latach wciąż są PZPR-owcy w Unioparlamencie, ale mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli partii, która no, nie miała szans na żadne mandaty, a jednak geniuszem politycznym, dzięki geniuszowi politycznemu chyba Leszka Millera, zdobyli 5 czy 6 tych mandatów kosztem PO. No tak, to jest kwestia Koalicji Europejskiej, chociaż przypomnę, że to, że Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ma na przykład w polskim Sejmie, w polskim parlamencie, to nie wynika z tego, że mają śladowe poparcie, tylko po prostu błąd strategiczny czy też taktyczny przy ostatnich wyborach i połączenie się w komitet koalicyjny z ruchem Tak, no ogólnie z Palikotem i z kimś tam jeszcze, z Lewicy. No i oni dlatego nie przekroczyli tak 8% i dlatego ich nie ma w Sejmie. Ja nie wiem, czy jakby wystartowali osobnym by jakichś tam 5, może przy swędem by zebrali 5%. No to już jakby zostawiam Państwu do skomentowania. Według mnie naczelnym zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość. Nawet chyba wewnątrz PiSu nie spodziewano się tak wysokiego wyniku 45% w wyborach, które no, nie zawsze szły po myśli Prawa i Sprawiedliwości. Wybory, które raczej przyciągały chyba elektorat prounijny, chociaż PiS no, też jest prounijny, ale chodzi o taki już powiedzmy kosmopolityczny. No i porażka Konfederacji, pewnie o tym będziemy mówić, o różnych dobrych minach do złej gry robionych przez polityków Konfederacji. Spodziewaliśmy się, jeśli chodzi o Konfederację, na pewno czegoś więcej niż 4,5%. No cóż, po obudzeniu się w poniedziałek i po zobaczeniu, że nie ma 6,1, tylko 4,5, no chyba nikt nie był zadowolony, nikt z sympatyków Konfederacji, politycy też mi nie wmówią, że byli zadowoleni. Tak, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy orbitują, są sympatykami Konfederacji, którzy orbitują w różnych sferach, niekoniecznie politycznych, wokół tej Konfederacji, to przybija taki ton no, pesymistyczny po prostu. Tak? Były nadzieje. Nadzieje były właśnie związane chyba z frekwencją. Frekwencja była oceniana na te do 35, do 36%. Okazało się, że rekordowa frekwencja nadzwyczajna 46% no, rozwaliła to wszystko. Jeśli z mojej strony uważam, że paradoksalnie wszystko poszło dobrze tak naprawdę. Oczywiście były jakieś różnego rodzaju niedociągnięcia, ale na przykład teraz słyszę, za przeproszeniem, przepraszam, być może to niektórych obrazi, taki płaczliwy ton wręcz publicystów związanych z tą prawą stroną, z Stanisława Michalkiewicza czy Rafała Ziemkiewicza, że popełniliśmy strategiczny błąd w postaci, znaczy my jako Konfederacja, twardego atakowania Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to miało ponoć zablokować przepływ tych sympatyków, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, do tej Konfederacji. No ale ja przypominam, że inspiratorem, jakim takim, nie wiem, duchowym mentorem tego twardego atakowania Prawa i Sprawiedliwości był właśnie sam redaktor Stanisław Michalkiewicz, który wielokroć wydawał swoje materiały pod tytułem wielorako brzmiącym PiS nas sprzedał, że PiS to zdrajcy, to on ujawnił tą słynną notatkę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kontaktów z przedstawicielami Izraela. I w tym momencie, kiedy się nawołuje do tej gry,
No i przeciwnik w postaci Prawa i Sprawiedliwości podejmuje tą ostrą grę i gra jeszcze ostrzej. No niektórzy mówią, że w sposób brudny, brutalny, no ale to jest polityka. No jeśli tutaj się zaczyna uskarżanie się, no to znaczy, że no coś tutaj jest nie tak. Cóż, publicysta to jest taki wdzięczny zawód, że może sobie mówić i tak naprawdę nikt go nie rozlicza z tego, co mówił. Więc może to gwoli komentarza. Jeśli chodzi o błędy, które popełniono, ja przychylam się do tej opinii, że generalnie Konfederacja zrobiła to, co mogła. W danej chwili ciężko było, nie wiem, przeprowadzić jakoś inaczej kampanię. Po prostu obiektywne warunki, niestety, które są no, silniejsze od Konfederacji, chociażby ogromny atak propagandowy mediów związanych z Prawą i Sprawiedliwością, nie pozwolił na uzyskanie większego wyniku. Chociaż według mnie Konfederacja jednak dawała paliwo do tych ataków. No, na przykład pani Moszeczkowa na listach, no, która według mnie nie powinna tam być ze względów czysto taktycznych. Dlatego, że wystawianie takich osób, które mają jakieś jednak afiliacje z Rosją, ja nie mówię, że tam to jest ruska agentura i że to pokazuje, że Konfederacja jest prorosyjska, bo to nie o to chodzi. Ja nie mówię o tym pod względem moralnym, tak, tylko pod względem czysto taktyczno-wyborczym. No to taka pani po prostu posłużyła jako słabe ogniwo do ataków Sakiewicza, no między innymi... Ale przypomnę ci, przepraszam, że ci przerwę Krzychu, ale jest taki no, dosyć znany nagranie wideo, jak redaktor Sakiewicz snuje rozważania, które podaje w formule prawdy, że bojówki, że sympatycy, członkowie partii Korwina szkolą się pod Moskwą w zakresie podkładania ładunków wybuchowych oraz strzelania. Jest, no i jeśli, to naprawdę nie, to nie są potrzebne na powody, preteksty do tego, żeby być zaatakowanym. No oni wiadomo, i uznanym, że tak, jako no to, tak, masz rację, że oni zawsze będą atakować, no ale po co im dawać dodatkowe naboje w tym ataku, czy chociażby kwestia Krzysztofa Bosaka. Oczywiście no to, że jego brat gdzieś tam pracuje w jakiejś spółce, no to jest absurdalny zarzut. Ale Krzysztof Bosak udzielił wywiadu Sputnikowi. Ja myślę, że wiele wyborców tym wywiadem nie przyciągnął. Tymczasem był to kolejna amunicja, kolejny nabój dla Sakiewicza. No bo jak oni robią te propagandowe wrzutki w TVP, to wybierają. Kilka takich podają tezę, tak? I wybierają kilka wyjętych całkowicie z kontekstu faktów, ale jednak wielu ludzi to przekonało, tak? Uważam, że te afiliacje były jednak zbyt mocne i tego można było uniknąć. Według mnie Konfederacja powinna absolutnie odcinać się od tego typu osób czy mediów. Osób, no jak pani Moszyczkowa, czy mediów typu Sputnik. To jest kwestia pewnego zdrowego rozsądku. Niestety wielu ludzi, którzy mogliby gdzieś tam głosować na Konfederację, ale z racji między innymi wieku są bardzo negatywnie do Rosji nastawieni, nie zagłosowało na tę Konfederację i uważam, że ta propaganda... Oczywiście to są nasze analizy, no być może bez tych słabych ogniw też ta propaganda była skuteczna, no ale według mnie Konfederacja w tym akurat względzie nie powinna dawać paliwa Sakiewiczowi i spółce i Kurskiemu. To ja to podsumuję w ten sposób, że to była wojna totalna. Konfederacja, bezpośrednim przeciwnikiem tych wyborów było Prawo i Sprawiedliwość. Argumentacja, że Konfederacja powinna była atakować przecież Wiosnę, Koalicję Europejską. No, z punktu widzenia technicznego prowadzenia kampanii no jest to chybione, no bo co można zyskać, jeśli będzie się atakowało swoich zdeklarowanych przeciwników? Tak. Trudno wyobrazić sobie, żeby sympatyk Wiosny zagłosował na Konfederację w związku z trafną oceną, z trafną kampanią Konfederacji. To ja jeszcze tutaj no, zgodzę się, przychylę się do tego, bo pamiętamy takie pojęcie z kuchni politycznej polskiej, przystawka. Tak? Przystawka no to LPR czy Samoobrona, czyli to są partie, które mają mniej więcej podobne poglądy do PiSu, trochę bardziej radykalne w niektórych kwestiach, tak jak chociażby Liga Polskich Rodzin, ale które właściwie mówią bardzo podobnym głosem. Dla wyborcy no to takie coś jest nie do odróżnienia i pamiętamy los w poprzednich wyborach Solidarnej Polski,
Zbigniewa Ziobry. To była właśnie, można powiedzieć, taka konfederacja, ale która mówiła zgodnie z tym, co PiS właściwie i niczym się programowo nie różniła. Także to nie był satysfakcjonujący wynik, był jeszcze mniejszy niż Konfederacji, więc według mnie akurat ta taktyka była odpowiednia, czyli krytykowanie PiS-u z punktu widzenia takiego bardziej radykalnego. Oczywiście nie przyniosło to sukcesu wyborczego, ostatecznego, ale jednak pewne tematy się pojawiły, tak? Ustawa 447, nadzieje były dosyć duże. Ja myślę, że też niewiele zabrakło, chociażby gdyby, nie wiem, może Gwiazdowski też nie wystartował, to tam to 0,5% by przybyło. No nikt nie spodziewał się, tak jak powiedziałeś, że będzie tak wysoka frekwencja. Wysoka frekwencja to dajmy z uwagi na to, że osoby już w wieku takim emerytalnym głównie poszło do wyborów. No i cóż, osoby starsze wybrały władzę młodym, bo młodzi z kolei woleli, nie wiem, to się mówi, czy piwko pić, czy na grilla pójść, czy w internecie siedzieć, ale na wybory tłumnie niestety nie poszli. A to właśnie przecież jest elektorat między innymi Konfederacji. Będę kontynuował swoją myśl właśnie, że to była wojna totalna. Oczywiście polityka jest brudna, zła i brzydka i niemoralna przede wszystkim. W tej właśnie z tej strony uważam, że Konfederacja zaczęła od mniej bądź bardziej zasadnych argumentów, że Prawo i Sprawiedliwość to zdrajcy. Prawo i Sprawiedliwość w związku z tym odwinęło się tą ruską agenturą. No i no co, no zaczęła się walka na ostro. Partia rządząca, która jest jedyną chyba profesjonalną partią na polskiej scenie politycznej, w dodatku mająca narzędzia, no to wynik okazało się, że musiał być już z góry przesądzony. No wiadomości TVP oglądają miliony, tak? Telewizje takie jak Media Narodowe w Realu czy Tak TV dużo niestety mniej. A to były chyba jedyne telewizje, gdzie można było usłyszeć polityków Konfederacji, no bo oni byli całkowicie na początku przemilczani przez media, a później pokazani jako ruskie diabły. No. Więc propaganda TVP jest skuteczna, o tym wielokrotnie mówiliśmy, że możemy się oburzać, wstrzymamy się, że tam jakieś nagłówki, Polacy mają coraz więcej pieniędzy w kieszeni i tak dalej, prostacka propaganda, która jest niestety skuteczna, bardzo skuteczna. No to nie jest taka wesoła konstatacja co do stanu, nie wiem, powiedzmy intelektualnego większości wyborców w Polsce. Ale tak, no tutaj rzeczywiście takie, powiedzmy, zawodzenie, może to ma zły wydźwięk, Dobromira Sośnierza, czy Janusza Korwin-Mikke, którzy publicznie mówią, wyborcy są głupi i co my możemy zrobić, no to jest jakby, nie wiem, konstrukteczne, to jest słabe, tak? No bo skoro bawimy się w grę pod nazwą demokracja, no to godzimy się na to, że powiedzmy część wyborców jest mniej zaznajomiona z realiami meandrów polityki, mówiąc tak oględnie. Ale mi się jeszcze na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości uważam, że wybrzmiało dla mnie dosyć takie znamienne podsumowanie Jarosława Kaczyńskiego, co się wydarzyło. On podziękował wszystkim dookoła za zbiorowy wysiłek, specjalistom i socjologom, że udało się wszystko zrealizować to, co zostało założone. Jak to przeciwstawiam na przykład kampanii wyborczej prowadzonej przez Konfederację, no to w kampanii wyborczej prowadzonej przez Konfederację, no to z tego co wiemy, no to była to kampania robiona przez dosyć szerokie grono, ale polityków. Pierwszego, drugiego szeregu szefem kampanii wyborczej był Krzysztof Bosak. Bardzo dobry, bardzo zdolny polityk. Natomiast dla mnie jest to coś niedopuszczalnego, żeby jedna osoba w danym wydarzeniu pełniła dwie role, które często nie można pogodzić. Czyli co? Profesjonalizacja polityki, tak? Tak, potrzebne jest zaplecze specjalistów różnej maści, ponieważ no niestety tym liderom wydaje się, że znają się na wszystkim, nie znają się na wszystkim. No już tam pomijając jakby tam kuchnię, prawda, że po raz kolejny zniknęły pieniądze podczas kampanii. No proszę, no to może... Samorządowej zniknęły, w tej zniknęły. Coś powiesz więcej, bo to tak rzuciłeś tę uwagę, myślę, ona bardzo zaciekawiła widzów i mnie. Chyba, że tu należy... Ale to jest jakby w sumie nieistotne w ogólnym oglądzie sytuacyjnym. Czyli dyplomatycznie odmawiasz...
poruszenia tego. Odmawiam, tak, tego tutaj narażenia się komuś. Bo... To, co tam dalej było do omówienia? Dalej było do omówienia sprawa, nie wiem, czy będziemy poruszali rocznicę 4 czerwca, bo tutaj jakby nie mam jakby nic nowego. Sprawa jest jasna, powtarzamy to od wielu lat, czyli po prostu komuchy dogadały się z pseudoopozycją i wyniki tego widzimy cały czas, tak, dominacja partii okrągłostołowych, PiS-u, cały czas walenie głową w mur czy w szklany sufit prawicy, wolnościowców, narodowców, to wszystko jest wynik tego, co się działo 4 czerwca i później, ale no to pewnie temu, co tam się działo i co dokładnie później się działo, to byśmy musieli na samym... bo jeszcze powinniśmy chyba jednak pokontynuować wątek powyborczy, prawda, bo zbliżają się wybory jesienne, no i ja tutaj bym ukłuł takie powiedzenie, jeszcze nie tej jesieni. Jak, prawda, te partie korwinowe mówią, że to już tej jesieni, to ja bym właśnie powiedział, że jeszcze nie tej jesieni, aczkolwiek ze światłem w tunelu, że jeśli te ugrupowania będą konsekwentnie prowadziły no, taką tą pracę, kontynuowały tą pracę, które zaczęły, no to być może jest duża szansa, że to wyda plony. Będzie ciężko tej jesieni. Tu też się przychylam do tej opinii, że raczej jeszcze nie tej jesieni. Ja nie chcę gasić entuzjazmu sympatyków Konfederacji, ale sytuacja no, na tę chwilę wygląda dosyć trudno. Przede wszystkim ten entuzjazm, który był obecny, który widzieliśmy w internecie, który był realny, który myślę był też siłą pędzącą czy pchającą do przodu Konfederacji. Niestety to nie wystarczyło. No, bądźmy szczerzy, tak? Kiedy zobaczyliśmy wszyscy w poniedziałek, to już mówiłem, tak, skorygowany wynik wyborczy, to naprawdę mogło podciąć skrzydła. Ja wiem, że wielu ludziom ideowym pewnie nie podcięło, ale jednak no, to ma wpływ właśnie taki na morale całej Konfederacji. Jak zwykle narodowcy robią dobrą, zwłaszcza chyba narodowcy robią dobrą minę do złej gry, uważam. Nie wiem, może już się nauczyli, bo wyniki wyborcze, które nie dają przekroczenia progu, no to w przypadku Ruchu Narodowego niestety wciąż jest no, coś bardzo częstego. W tych wyborach będzie potrzeba około 1 000 000 głosów, żeby myślę, marne 5% zyskać, a o to będzie bardzo ciężko. Frekwencja będzie bardzo wysoka. Spór polityczny pomiędzy PO i PiS-em, który niestety jest zabójczy dla wszystkiego, co jest nie z orbity PO-PiS-u, wejdzie na wejdzie na poziom tak niebotyczny, tak ostry jak nigdy do tej pory. To będzie po prostu walka na noże, walka o śmierć i życie, można powiedzieć w pewnym stopniu. Naprawdę ciężko będzie się przebić i skoro się nie udało przebić w tych wyborach, gdzie teoretycznie powinno być łatwiej, no to tym trudniej będzie to na jesieni, zwłaszcza, że no, nie ma niestety takiego paliwa moralnego, tak? Nie ma zwycięstwa nawet symbolicznego. Nie ma tego przyczółka, który mieliśmy zdobyć tak, teraz. Porażka, tak? No mogą sobie oczywiście, no politycy zawsze mówią, że to i tak dobrze, bo tam 600 tysięcy głosów, no ale nikt nie mówił przed wyborami o tym, że 600 tysięcy głosów mamy, znaczy, że Konfederacja ma zdobyć, ale że ma zostać zdobyty ten przyczółek. On nie został zdobyty, a więc jest to strategiczna niestety porażka. Nie wiem, czy klęska. Klęska to może Kukiza bardziej, ale no porażka. No i taki niestety niepopularny fakt, że te 600 tysięcy głosów to jest w sumie stała liczba. 5 lat temu było mniej więcej 600 tysięcy, w parlamentarnych było mniej więcej 600 tysięcy, tam nie wiem. O 100 tysięcy więcej było, więcej 700, tak? Ponad 700, ale no przez 5 lat, rzeczywiście to jest słuszna uwaga, niewiele się zmieniło, tak? No bo Korwin zdobył, czy KMP zdobyło 5 lat temu około 500 000 plus prawie 100 tysięcy Ruch Narodowy, więc to się jakby no, na to samo wychodzi. Jakie są tego przyczyny? No, można by dywagować pewnie. Teoretycznie ma być jakaś nowa jakość. No, przyjmijmy nawet optymistycznie, że Ruch Kukiza przyłączy się i to się doda, tak? No ale to nie. To by było jakieś rozwiązanie, bo jak widzimy na wyborcze wyniki Kukiza i Konfederacji, jeżeli to zsumiemy, no to dałoby to ponad 1 000 000 głosów, ale no to są kwestie personalne, tak? Między innymi relacji chyba głównie Kukiza i Korwina.
raczej nie wygląda, żeby Kukiz miał, zresztą sam on zadeklarował, że on nie wejdzie, nie będzie rozmawiał z Konfederacją, dopóki będzie tam Korwin. Korwin, no znamy, wiemy jak jest z Korwiną, sam się nie wycofa na pewno. Więc no pewnie Konfederacja i Kukiz znowu pójdą osobno i znowu ten elektorat antysystemowy się po prostu rozbije na dwa obozy. I niby mamy zjednoczenie, ale wciąż jest jednak rozbicie dzielnicowe na antysystemie. Korwin palą u siebie na Facebooku zacytował jednego z komentujących, ale przytoczył, który napisał, że napluby w twarz rolnikom, którzy tam domagają się dotacji chyba z Unii Europejskiej. No, to był taki komentarz, który rozsierdził lidera Agrounii Mariusza Kołodziejczaka. Michała Kołodziejczaka. To jest takie największe środowisko chyba rolnicze, no, do wzięcia, mówiąc może niezbyt ładnie, to środowisko, które miałoby, rozumiem, obsadzić te małe miasta i wsie, czyli miejsca, gdzie Konfederacja poległa w ostatnich wyborach. No i Michał, z tego słyszałem w jakichś prywatnych rozmowach, że pan Kołodziejczak wyklucza absolutnie jakąkolwiek współpracę z Korwinem, więc... No jest to poważne uchybienie i poważny problem, bo no nic dodać, nic ująć do tego, co powiedziałeś. Konfederacji zabrakło właśnie głosów w małych miasteczkach, a na wsiach po prostu no, nie istniała ta formacja. Agrounia byłaby doskonałym łącznikiem z wsią, z rolnikami, tymczasem no, wypowiedzi Korwina powyborcze były różne. No, też w wywiadzie z moją skromną osobą też powiedział parę rzeczy, które później były wałkowane przez 3 dni w TVP Info, w Gazecie Polskiej codziennie, nawet zagraniczne media, no, wschodnie, ale zagraniczne na ten temat się wypowiedziały, że tam Korwin ogłosił prorosyjskość. Musiał się chyba wyszumieć po wyborach, gdzie po kampanii, gdzie za bardzo nie uzewnętrzniał protokołu 1%. No teraz tu włączył i no to wszystko jakby nie nastraja optymistycznie, ale może te przeciwności zostaną jakoś pokonane. No ja na pewno będę obserwował Konfederację i cały czas kibicuję, bo mam poglądy po prostu zbliżone do narodowców i do wolnościowców. Czekałem na zjednoczenie prawicy antysystemowej, narodowo-wolnościowej. Chcieliśmy, to mamy. No i mamy. I wynik niestety nie był dobry. Nie był tragiczny, ale czegoś innego oczekiwaliśmy. Będzie trudno. No ale cóż, no nasza od tego jest rola, żeby jakby komentować i oczywiście też wyrazić nadzieję, że jednak będzie lepiej. Ja uważam, że należy teraz poruszyć postać Mariusza Maksa Kolonki. Myślę, że będziemy pierwsi. Czyli ja chcę skrytykować Mariusza Maksa Kolonkę, ponieważ z tym człowiekiem coś się złego dzieje. Bardzo zdolny dziennikarz, bardzo zdolny publicysta, człowiek, który ma ogromny wpływ na opinię publiczną w Polsce. Na Twitterze ma 146 tysięcy followersów, na Facebooku ma 762 tysiące. Polubienia na YouTubie Max TV ma 600 tysięcy subskrypcji. No Mariusz Maks Kolonko w sumie swoją taką sławę chyba internetową, no na pewno swoją sławę internetową rozpoczął prowadząc swój kanał na YouTubie, gdzie powiedzmy w 2015 roku no, pomógł on wygrać Prawu i Sprawiedliwości, wytykając no, w sposób chyba celny, ale oczywiście w bardzo utalentowane słabości, błędy prawa Platformy Obywatelskiej. Potem chyba w 2017 roku startował w konkursie na prezesa Telewizji Polskiej. No ten konkurs był ustawiony, więc oczywiście go nie wygrał. Ale od początku 2018 roku można było zaobserwować żale, wylew frustracji z ust tego dziennikarza. Używał takich określeń w stosunku do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, jak pisowskie trolle, polskie ciule, szambo, syf. A przy okazji się zaczęło dostawać też innym środowiskom. W twojej telewizji, znaczy w której pracujesz w Realu, zaczął nazywać w Izraelu 24. Chyba on to wymyślił nawet, ale
Słynne określenie. Na portal Najwyższy Czas nazwał mizerny portalik redagowany przez żydowsko-niemieckich akolitów. Wyzywa polityków od Żydów. Kaczyński-Terlecki to Żyd, o nieżyjącym Bartoszewskim to Żyd. Teraz ostatnio ma taki pomysł, żeby była kara śmierci z torturami. Dla, ze szczególnym okrucieństwem. Tak, ze szczególnym okrucieństwem. A już taki jego ostatnia akcja to jest to, że jest bojkotowany przez partię rządzącą, ponieważ on tu robi rewolucję. On stworzył taką akcję #R, czyli rewolucjoniści, ponieważ jego koszulki na granicy były przetrzymywane z jego tam logiem R. Więc no, facet no, odlatuje, coś się złego z nim dzieje. No tak, nie wiem, czy to taki pikanterii może dodaje to, że poparł on wprost jako jedyny z takich znanych postaci medialnych ruch Kukiza. Ruch Kukiza teraz się hashtaguje R-ką, no bo ma jakiegoś swojego, ma jakiegoś tam swojego celebrytę, który ich poparł, nie? Wreszcie. Wreszcie. Cóż, no, ważny temat poruszyłeś. Max Kolonko, kiedy jeszcze był Maxem Kolonko, a nie tym, kim jest dzisiaj, miał nieocenione zasługi i ma te zasługi dla szerzenia świadomości w Polsce. Przyczynił się do wygranej PiS-u, ale nie tylko, no, przyczynił się do rozszerzenia świadomości. Max Kolonko był bardzo cenny jakby dla naszego środowiska, dlatego że docierał do osób spoza tego środowiska. Był znaną postacią telewizyjną, znaczy jest znaną. Większość Polaków go kojarzyło wcześniej jako korespondenta wiadomości z Ameryki, tak? Ten jego akcent, ten amerykański luz. Mamy słabość do tego, nie? Coś w tym jest, tak, że Polacy do tego podchodzą bardzo pozytywnie i przychylnie. Przy czym jego materiały, tak jak powiedziałeś, były robione jak na ówczesny czas, bardzo sprawnie, dynamicznie. Max Kolonko, no, wiele można o nim mówić, ale na pewno mu nie odmówimy, że jest niesamowitym zwierzęciem medialnym. I właśnie, w pewnym momencie coś zaczęło się sypać. Nie wiem, czy on liczył na jakąś posadę ze strony PiS-u, zaczął krytykować PiS, ale no też, nie wiem, no można krytykować PiS, przecież to nie jest zbrodnia i my też bardzo często to robimy. No ale on to robił w bardzo dziwaczny sposób. Przede wszystkim wycofał się z YouTube'a i... Znaczy, on tam niby coś nagrywa, ale głównie teraz właśnie na tej swojej platformie Max TV Go. Tam trochę zaniknął jakby dla szerszej publiczności i stworzył towarzystwo wzajemnej adoracji w rodzaju jakiejś raczej chyba sekty, no tak to można nazwać, obserwując oczywiście z zewnątrz. Tam, nie wiem, każdy, kto go skrytykuje, to jest wyzywany tak od jakichś tam, nie wiem, może kontrrewolucjonistów, skoro oni rewolucję robią. Jakaś dziwaczna megalomania, nie wiem, z czego to się wzięło. Być może, nie wiem, uwierzył we własną jakąś wielkość, trochę przesadził z ego. Nie wiem, czy widziałeś na kanale Franku Rusa ostatnio też były komentarze właśnie Maxa Kolonki, gdzie no, w obelżywy sposób się odnosił do swoich krytyków. Znaczy, zalatuje pasterem chojeckim, prawda? Trochę tak. Być może no po prostu z jednej strony przerosła go ta popularność. Okazał się człowiekiem jednak no w dużej mierze egocentrycznym i szkoda, bardzo żałuję, bo bardzo by się teraz przydał stary, dobry Max Kolonko. Niestety te czasy minęły, jego materiały no, w tej chwili nie nadają się według mnie do oglądania, jeśli chodzi o merytorykę i jestem bardzo zasmucony. Może mu coś się odwidzi, chociaż patrząc na to, jak się zachowuje, to chyba to jest droga w jedną stronę. No i niestety wiem, że jesteś w niezręcznej sytuacji, więc podejrzewam, że zachowasz milczenie, ale ja z nieprzyjemnością obejrzałem jeden program w telewizji w Realu 24. Był to program prowadzony przez Piotra Szlachtowicza z byłym ministrem spraw wewnętrznych i obrony narodowej chyba, Antonim Macierewiczem. Akurat Piotra Szlachtowicza pamiętam, że ja chyba wypromowałem w Polsce. To był 2,5 roku, 2-3 lata temu. To był korespondent telewizji Republika, który był niezadowolony ze swojej sytuacji. Ja tam pojechałem do Wielkiej Brytanii, nagrałem coś z nim. Później dzięki moim kontaktom on zaczął publikować w Dzienniku Narodowym. No i tam tup, 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 tup jakoś się zadomowił w tych mediach polskich.
teraz jest w Realu. I ja generalnie uważam, że to jest sprawny dziennikarz. Natomiast było mi bardzo nieprzyjemnie, oglądając materiał z ministrem Antonim Macierewiczem, bo miałem takie wrażenie, że ktoś przyszedł obcy i narobił mi na stół, bo ja oglądam czasami telewizję Republika, telewizję w Realu 24. Uważam to za bardzo dobre medium. To jest moje medium, gdzie to jest niezależne medium. To nie jest medium, gdzie uprawia się nawijanie makaronu na uszy, że jest to coś niezależnego. No i przyszedł do tego medium zawodnik wagi ciężkiej. Nie ukrywajmy, że minister Antoni to jest zawodnik wagi ciężkiej i zrobił dokładnie to, co chciał w tym. No, Piotrek Szlachtowicz miał czas, żeby wiedział, z kim się zadaje. No i zabrakło mu asertywności, może jeszcze czegoś. Ja się poczułem oszukany. Poczułem się, że gdyby Antoni Macierewicz poszedł do Telewizji Republika, no to rozumiem, w Telewizji Republika robią za przeproszeniem loda za to, że mogą mu zrobić loda, ponieważ dostają dotacje, bo dostają różnego rodzaju korzyści finansowe. Natomiast niewiele mamy w tym naszym świecie antysystemowym, w tym naszym świecie mediów niezależnych. To, co mamy, to jest nasza niezależność i jakaś taka pielęgnowana czystość. Co zostało skalane po prostu. No cóż, Krzysztofie, tutaj ciężkie zadanie przede mną, bo milczeć tak to też mi nie wypada. Wręcz wypada coś powiedzieć na obronę Piotrka Szlachtowicza. No, tak jak powiedziałeś, Antoni Macierewicz to jest zawodnik wagi ciężkiej. Ja z nim nie przeprowadzałem rozmowy. Powiem szczerze, że bardzo chętnie bym taką rozmowę przeprowadził, ale... Tylko, że też... Antoni Macierewicz do siebie by nie przyszedł. No właśnie. I tak samo nie przyszedłby do Marcina Roli, przyszedł do Piotra. Tak, ja myślę, że wy byście tę rozmowę dźwignęli na pewno. Aczkolwiek... Każdy na swój sposób. Wiem, że Piotr się starał i stara i być może następne rozmowy, jeżeli dojdzie do nich z politykami PiS-u, czy z Macierewiczem, czy z innymi, no, będą coraz bardziej asertywne. No i tyle mogę powiedzieć chyba. Bo ja pamiętam, był też taki wywiad w Sensie TV, który przeprowadziła pani, Zajączkowska. Ewa Zajączkowska z ministrem Macierewiczem. Tylko, że ona się nawet nie siliła na wywiad. To miało taką formułę, że Ewa Zajączkowska wygłaszała jakąś opinię, zresearchowała sobie wcześniej Antoniego Macierewicza, wygłosiła opinię, która pod którą Antoni Macierewicz miał się podpisać i Antoni Macierewicz swoimi własnymi słowami tą opinię rozwijał, tak? No to było jakiś taki, powiedzmy, jakiś taki rodzaj, prawda, materiałów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to są materiały już w tych mediach propagandowych. Ale w Sensie to aspiruje też przecież do telewizji niezależnej. Znaczy właśnie to jest tak pół na pół. No, no i ja powiem od siebie, no, z chęcią bym taki wywiad przeprowadził, może kiedyś będzie mi dane, ale też wiem, że zupełnie inaczej ogląda się będąc na zewnątrz, a zupełnie inaczej stanąć w szranki w pewnym sensie, twarzą w twarz z przeciwnikiem i rozmawiać z kimś, kto ma tak silny charakter jak Antoni Macierewicz, bo Antoni Macierewicz naprawdę zęby zjadł na rozmowach nie tylko dziennikarskich, ale ogólnie w polityce wiemy, że to jest postać, jakby go nie oceniać, niemalże historyczna. Także, no cóż, oby następne wywiady, jeżeli dojdzie do nich, no to usatysfakcjonowały jak największą liczbę osób. Cóż, poruszyliśmy niezbyt optymistyczne tematy, troszkę nawet smutne, no ale cóż, może coś rzeczywistości powiesz jest... optymistycznego na koniec, nie wiem, słońce świeci, to niebo jest niebieskie. Nadchodzi noc, ale jutro też będzie dzień. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia za tydzień. Dzięki.